W tym filmie zrobimy sobie przykładowe zadanie z trygonometrii. Obliczyć wartości cosinus theta i sinus theta. No i mamy dany trójkąt prostokątny, w którym mamy podane długości przyprostokątnych 4 i 7 i mamy zaznaczony kąt teta przy tym krótszym boku, przy krótszej przyprostokątnej. No i nasze zadanie jest takie, żeby obliczyć wartości cosinusa tego kąta teta i sinusa tego kąta teta. No to przypomnijmy sobie z poprzedniego filmu, co to jest kosinus teta. Jaka jest definicja kosinus teta? No to jest stosunek długości boków. Stosunek długości przyprostokątnej przyległej, przyległej do kąta teta do długości przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątnej. Tu chodzi o przyprostokątną przyległą, czyli w tym w konkretnym wypadku to będzie ta przyprostokątna, która przylega do kąta teta. No dobrze, a co to był sinus sinus kąta teta to jest stosunek długości boków, stosunek przyprostokątnej przeciwległej, przeciwległej, do przeciwprostokątnej do przeciwprostokątnej. No, a która to jest przyprostokątna przeciwległa? No to jest ta dłuższa przyprostokątna w tym przypadku, ta, która leży naprzeciwko naprzeciwko kąta teta. No dobrze. No to długości tych przyprostokątnych mamy podane, no ale nie znamy długości przeciwprostokątnej. Tutaj tej długości nam nie podali. No ale mamy przecież twierdzenie Pitagorasa. Wiemy, że jeżeli mamy trójkąt prostokątny, to jego przeciwprostokątna i przyprostokątne spełniają równanie, które wynika z twierdzenia Pitagorasa, więc oznaczmy sobie tą długość tej przeciwprostokątnej, na przykład literką P jak przeciwprostokątna, no to wiemy, że P do kwadratu jest równe 4 do kwadratu dodać 7 do kwadratu. To jest twierdzenie Pythagorasa. Czyli wiemy, że p kwadrat jest równe 4 do kwadratu to jest 16. Dodać 7 do kwadratu to jest 49. Czyli wiemy, że kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy 16 plus 49 to będzie 65. Kwadrat jest równy 65, czyli musi, musimy wyciągnąć pierwiastek z 65. No 65 to jest 13 razy 5, więc to w żaden sposób się nie uprości, czyli po prostu P to jest pierwiastek z 65. No 65, jak powiedziałem, to jest 13 razy 5, więc ani z 5, ani z 13 się pierwiastka nie wyciągnie, czyli po prostu tyle to musi być. No to możemy teraz obliczyć wartości, kosinusa naszego kąta teta. Wiemy, że w mianowniku jest długość przeciwprostokątnej, czyli pierwiastek z 65, a w liczniku mamy długość tej krótszej przyprostokątnej, przyległej do kąta teta, czyli 4. No a teraz sinus naszego kąta teta będzie równy Stosunkowi znowu w mianowniku mamy przeciwprostokątną, czyli jej długość wynosi 60, pierwiastek z 65, a w liczniku mamy długość przeciwległej przyprostokątnej, czyli tej tutaj zaznaczonej na niebiesko, która ma długość 7. A więc cosinus jest równy 4 przez pierwiastek z 65, a sinus tego kąta teta jest równy 7 przez pierwiastek z 65.